Tak jak wiadomo, dla debiutanta taki debiut na giełdzie to jest niesamowite przeżycie i wiąże się ono z dość dużym stresem. Ale przeszliśmy przez cały proces bardzo gładko. Jak gdyby, jeżeli chodzi o tą część formalną, to nasz autoryzowany doradca nam bardzo tutaj pomagał i dopilnowywał, żeby te wszystkie dokumenty, żeby ten cały proces odbył się zgodnie z zasadami panującymi. Było tego sporo. W ogóle wejście na giełdę to jest dość duża sprawa tak naprawdę i nie ukrywam, że tej pracy przed debiutem był ogrom. Ale dlatego tym większa jest satysfakcja z tego, że już jesteśmy po debiucie, że 7 kwietnia zadebiutowaliśmy, bo w końcu jak gdyby z nas to wszystko zeszło i możemy się cieszyć teraz byciem spółką notowaną. Już nie jesteśmy aspirującą, tylko już faktycznie jesteśmy notowani na New Connectie, także jesteśmy spółką na giełdzie. Oceniamy debiut bardzo dobrze. Tak jak mówię, bardzo cieszymy się, że ta praca została już wykonana. I otwarcie debiutu było bardzo dobre, należy je bardzo dobrze ocenić, bo przy maksymalnym dopuszczalnym poziomie prawie plus 50%, także to otwarcie było bardzo wysokie tak naprawdę. Później pojawił się osuwanie się kursu w okolicy ceny emisyjnej, aczkolwiek ono było spowodowane tym, my to przynajmniej tak odbieramy, że to była realizacja inwestycji inwestorów, którzy jak gdyby kupili akcje wcześniej i chcieli teraz te zainwestowane pieniądze z nawiązką sobie odrobić. Dodam także, że ponad 80% akcji jest objętych lock-upem na rok czasu od debiutu, co jak gdyby pokazuje, że liczący się akcjonariusze chcą z nami współpracować długofalowo, że czekają na to, co będzie się działo później. Te wahnięcia pierwszego dnia nie są niczym dziwnym. Ci akcjonariusze, którzy nam zaufali, jak gdyby liczą na spółkę i wierzą w to, że w późniejszym czasie na pewno będą wzrosty. My liczyliśmy na to, że będzie na plus debiut. I oczywiście, tak jak pan powiedział, przyzwoicie zamknął się on na 8% plusie. Nasz doradca mówi, że nie ma nic dziwnego w tym pierwszym dniu, że te ceny poszły najpierw do góry, później spadły w dół, później trochę znowu poszły do góry, później znowu spadły trochę w dół, że takie wahania to jest normalna rzecz i że nie ma się czym przejmować. Był bardzo duży obrót, jeżeli chodzi o akcje, bo ponad 900 tysięcy. W związku z tym dużo ludzi sprzedało akcje, ale dużo ludzi też się kupiło. Czyli jak gdyby ruch w akcjach był, to znaczy, że inwestorzy są jednak zainteresowani naszą spółką. Bardziej byśmy się martwili, gdyby tego ruchu w akcjach właśnie nie było w ogóle, albo gdyby był on na bardzo niskim poziomie, a ten poziom obrotu był niesamowicie wysoki jak na pierwszy dzień, jak na debiut i to nas bardzo cieszy. To znaczy, że jednak zainteresowanie jest i tutaj absolutnie nie dzieje się nic złego. My teraz liczymy, że po tych nowych informacjach, które będziemy podawać już niedługo o nowych grach, następnych tytułach, ten kurs zacznie rosnąć i tak naprawdę przy dużych wzrostach na początku, zawsze też na początku następuje ten duży spadek. To także nasz autoryzowany doradca powiedział, że żeby się tym absolutnie nie przejmujemy się tym absolutnie, że to jest normalne i naturalne. Także my to tak odbieramy i cieszymy się, że ten obrót na tych akcjach był jednak spory. Samo wejście na giełdę, sam debiut to było jak gdyby spełnienie tego, co obiecaliśmy inwestorom wcześniej, zanim jeszcze weszliśmy na giełdę. To się dopełniło, jak gdyby zostało to spełnione. Teraz chcemy spełnić następne postulaty, które głosiliśmy. Mianowicie chcemy rozkręcić i przejść na platformę online z naszą szkołą game devową, która się nazywa Potęga Obrazu. My kształcimy młodych adeptów, którzy chcą stawiać swoje kroki w branży game devowej. Niektórych rekrutujemy my, inni dostają pracę w innych firmach z polskiego game devu, więc na pewno to jest coś, o czym mówiliśmy wiele razy, bo to naszą spółkę wyróżnia. Więc żeby dotrzymać obietnicy i też z tego powodu, że chcemy, planujemy tą szkołę teraz rozwinąć o nową ofertę. Będziemy uczyli nie tylko koncept artu, tak jak do tej pory, ale także programowania, grafiki 3D, level designu i innych elementów związanych z game devem. To na pewno.
Na pewno też będziemy dotrzymywać kolejnych obietnic, czyli robić coraz więcej, coraz większych gier, stawiając na jakość i dobrą imersję. Nasze portfolio jest dość obszerne jak na ten moment, tak naprawdę, ale tak jak bym powiedział, o grach podyskutujemy sobie za chwilę. Natomiast chciałem powiedzieć, że na pewno spełnimy wszelkie oczekiwania inwestorów. Na pewno każda premiera gry to jest ogromny kamień milowy w życiu spółki, bo jest to kolejna wydana gra, kolejne dziecko, które przyszło na świat jak gdyby i na którym wiele się nauczyliśmy i które bardzo mocno rokuje. Jeżeli chodzi o nasze najbliższe plany wydawnicze, to już niedługo gra Dieselpunk Wars wyjdzie z Early Accessu, to będzie pełnoprawna premiera, ona będzie już niedługo. Na pewno w wakacje premierę będzie miała gra Yacht Mechanic Simulator 2021. To jest gra o naprawianiu i dekorowaniu jachtów. Tutaj pokładamy dość duże nadzieje w tej grze. Oczywiście liczymy na to, że nie będzie to jakiś spektakularny sukces na miarę Minecrafta, aczkolwiek liczymy, że ta gra spotka się z dosyć dużym zainteresowaniem. Później jesienią będzie miała premierę gra Ambulance Simulator. To jest gra o ratowniku medycznym, który jeździ karetką po żyjącym, zatłoczonym mieście i udziela pomocy poszkodowanym. Na pewno jeszcze w tym roku jakiegoś małego Michałka wydamy, też czy to w postaci demo, czy to w postaci pełnoprawnej gry, ale takiej mniejszej. Z tych większych gier to właśnie Dieselpunk, jachty i Ambulance. To te trzy gry, no i coś mniejszego. Czyli też tak jak obiecywaliśmy do tej pory, chcemy utrzymać 4 gry rocznie, no i to się w tym roku z pewnością uda.